Kamil Lewera. Dzień dobry, zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. W Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie podpisano umowę na dofinansowanie rozwoju infrastruktury naukowo-dydaktycznej. W sumie przekazano 400 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla wydziałów administracji bezpieczeństwa narodowego, ekonomicznego, humanistycznego i technicznego. Konsekwentnie jako Zarząd Województwa Lubuskiego wspieramy od 2016 roku wszystkie uczelnie wyższe w województwie lubuskim, no ale te najważniejsze rzeczywiście są w mieście Gorzów Wielkopolski, mam tutaj na myśli AWF oraz Akademię, jak również w Zielonej Górze Uniwersytet Zielonogórski. Wspieramy właśnie po to, aby uczelnia miała środki finansowe na środki dydaktyczne, zabezpieczenie właśnie w zakupach, po to, aby to kształcenie było nowoczesną formą przekazywania wiedzy po to, żeby zachęcić młodych studentów do studiowania właśnie w województwie lubuskim, bo na tym powinno zależeć wszystkim mieszkańcom, wszystkim władzom tutaj w województwie lubuskim. Ta umowa, te środki przewidziane w tej umowie są dedykowane do wszystkich wydziałów. Wcześniej wielka pomoc z Urzędu Marszałkowskiego płynęła na Wydział Nauk o Zdrowiu naszej uczelni. Teraz także inne wydziały będą z tego korzystać. To jest pomoc, która pozwala chociażby na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, organizację procesu dydaktycznego, ale także na rozwój naukowy. Chociażby kwestie wydawnicze, kwestie związane z przewodami, czy to habilitacyjnymi, czy doktorskimi, czy też kwestie związane z udziałem w konferencjach naukowych. To wszystko wymaga, niestety takie są realia finansowania i dzięki temu wsparciu, które jest przewidziane w umowie podpisanej dzisiaj, to wszystko jest realne, to jest wszystko w zasięgu naszych pracowników, którzy w ten sposób mają realną perspektywę rozwoju naukowego. Im większy, lepszy poziom dydaktyczny i naukowy uczelni, tym lepsza oferta dla studentów, ale także tym lepsza oferta dla otoczenia zewnętrznego, które współpracuje z uczelnią. Tak jak w przypadku naszej akademii, to są zarówno służby mundurowe, jak i placówki służby zdrowia, więc korzystają na tym wszyscy, przede wszystkim region. Dotacja zostaje przeznaczona na wsparcie funkcjonowania dwóch kierunków, czyli fizjoterapii i dietetyki, oraz część tej dotacji po raz pierwszy w tym roku przyznanej zostanie przeznaczona na organizację, budowę laboratorium przy zakładzie dietetyki. Takiego laboratorium, w którym studenci mogliby odbywać praktyki. Każde wsparcie jest dla nas bardzo istotne, dlatego bardzo serdecznie dziękujemy pani marszałek za to, że o nas nie zapomina. Liczymy na to, że te dwa kierunki staną się takimi flagowymi jednak tutaj z kierunkami naszej uczelni, dlatego właśnie w Gorzowie, dlatego że jakby środowisko gorzowskie chętniej odpowiada na nasze zapotrzebowanie, zwłaszcza w zakresie fizjoterapii, ponieważ tutaj, jeżeli chodzi o fizjoterapię, nie mamy specjalnej konkurencji na terenie Gorzowa i bardzo chętnie współpracują z nami szpitale, w których studenci mają praktyki, co nie jest takie łatwe w Poznaniu, który jest opanowany jednak przez Uniwersytet Medyczny i mamy do czynienia z wielością szpitali klinicznych. Ostatni weekend dostarczył gorzowskim kibicom wiele emocji. Dwie drużyny z naszego miasta awansowały bowiem do wyższych lig. Tego wyczynu dokonały drużyny Onlinersi Kangu Basket, awansujące do drugiej ligi koszykówki męskiej, i Magnolia Park Stylon Gorzów, którego zawodnicy wskoczyli do trzeciej ligi polskiej w piłce nożnej. Przepiękne dla nas chwile, cudowna sprawa dla całej gorzowskiej społeczności, bo mnóstwo osób, mnóstwo kibiców, osób, które nas wspierały od początku naszej działalności i wspólnie mogliśmy świętować ten awans. Był komplet na hali, nowa hala, świetne warunki dla kibiców i dla nas to wielki sukces, że mogliśmy po tylu latach może mieć męski basket na poziomie centralnym. Robimy nawet sobie tydzień przerwy, a później zabieramy się do pracy, czyli na początku te sprawy organizacyjne. Na pewno chcemy
chcemy stworzyć takie struktury, żeby bezpiecznie pod względem finansowym i organizacyjnym przejść cały sezon, a pod względem sportowym na pewno chcemy tych chłopaków, którzy zrobili awans, docenić i przede wszystkim na nich oprzeć skład, bo to oni walczyli w awans i to oni powinni grać w tej drugiej lidze. Tak, to już było tak, że widzieliśmy, że ten piątkowy mecz jest kluczowy i ta wygrana była dla nas najważniejsza, żeby dobyć ten awans i w sobotę czekaliśmy na rozstrzygnięcie tego drugiego meczu, gdzie Ziębice grały z Siechnicami i tam przegrana Ziębic spowodowała, że my wchodzimy do drugiej ligi, więc mieliśmy przygotowane koszulki, szampan i kibicowaliśmy wspólnie Siechnicom, aby wspólnie później świętować. Pierwsze sparingi, turnieje będą we wrześniu, a liga zaczyna się w październiku. Cieszymy się do dzisiaj, pewnie się jeszcze parę dni będziemy cieszyć, a może i nawet i troszkę więcej. Natomiast cieszymy się bardzo, że już mamy to za sobą, to ciśnienie nie zeszło. Wczoraj wystarczył nam tylko remis, jednak żadna drużyna w Gorzowie nie wygrała i również i Ilanka sobie na to nie mogła pozwolić. Cieszymy się bardzo. Oczywiście, że będziemy teraz już myśleli, co dalej. Natomiast zostało jeszcze 6 kolejek i pewnie nie oddamy tych meczów, tylko będziemy grali do końca, jak przystało na lidera. Nasze marzenia, nasze oczekiwania, nasze plany to przede wszystkim stabilne miejsce w środku tabeli, tak abyśmy się w żaden sposób gdzieś tam w ogonach nie tułali. Chcemy wzmocnić zespół wyłącznie jakościowo, a jednocześnie grać jak najszerszą ławą tych zawodników, którzy nam ten awans wywalczyli i młodych zawodników z Gorzowa, z naszej akademii. To jest nasz cel, grać cały czas, również szkolić i grać młodymi naszymi zawodnikami. Na bieżąco będziemy informować, pamiętaj, że jeszcze mamy urodziny, także wielki mecz, więc myślę, że już na tym wielkim meczu pewnie będziemy mieli szeroką kadrę już jakby ogarniętą. To już będzie ten moment, gdzie będziemy mogli również prezentować nowych zawodników. Mam nadzieję, że to będą stare, ale dobrze znane gorzowskie nazwiska. Rozpiera nas duma. Generalnie zatoczyliśmy taką wielką pętlę, kiedy w 2018 roku przejmowaliśmy klub, spadliśmy w tym sezonie do czwartej ligi, więc było kawał roboty do wykonania przed zarządem, przed trenerami, no i każdy swoją robotę na określonym etapie wykonał. Na tą chwilę mogę śmiało powiedzieć, że klub jest w zupełnie innym miejscu niż w 2018 roku i ten awans do trzeciej ligi nie jest przypadkowy. Zamrożenie budżetu obywatelskiego zostało zamrożone. Mieszkańcy nie odpuszczają i walczą o finansowanie swoich pomysłów na zamianę ulic, parków i najbliższej okolicy. Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Jacka Wójcickiego z ostatniej sesji Rady Miasta w sprawie decyzji dotyczących budżetu obywatelskiego planowane są rozmowy z radnymi, a będą one dotyczyć zmian uchwały o trudnej sytuacji finansowej miasta. Co się wydarzy z budżetem obywatelskim, na 100% tego jeszcze nie wiadomo. Prezydent zwołał z radnymi spotkanie 15 maja. Na tym spotkaniu zostaniemy poinformowani, przedstawione nam zostaną opcje, co robimy między innymi z budżetem obywatelskim, czy wycinamy go w zupełności i przenosimy go na następny rok, czy realizujemy częściowo, czy też być może realizujemy go w pełni. Budżet obywatelski jest 7-milionowy, także zadań mamy dosyć dużo do zrealizowania. Budżet obywatelski przez ostatnie lata się pięknie rozwijał. Rok do roku przekazywaliśmy coraz większe środki. Jak już powiedziałem, w tej chwili jest to prawie 7 milionów na zadania twarde i zadania miękkie. Każdy obwód realizuje to, co jest mu najbardziej potrzebne. Oprócz tego, że mieszkańcy zgłaszają swoje zapotrzebowanie do nas, do radnych i my staramy się te wnioski włożyć do tego wielkiego budżetu miejskiego, to jednak zawsze cieszy, jak grupa społeczna z danego osiedla, z danej klatki potrafi się zjednoczyć, zrobić coś razem, zebrać podpisy, no i mamy fajną inwestycję. Początkowo prezydent planował wstrzymanie budżetu obywatelskiego na 2 kolejne lata, jednakże spotkał się z oporem części radnych, którzy jasno powiedzieli, że nie zgadzają się na takie działania. Dlatego ta uchwała została wycofana z porządku obrad. Jesteśmy przeciwko zabieraniu tutaj tych pieniędzy dla mieszkańców, gdzie oni mogą sami decydować, co jest najważniejsze w ich okolicy. Pamiętać, że tylko w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy naszego miasta oddali ponad 24 tysiące głosów, tak? Brał udział tam ponad 10 tysięcy osób w głosowaniach, więc jest to duży procent. Mamy nadzieję, że to właśnie miasto zrozumiało, że jednak nie możemy tutaj oszczędzać na mieszkańcach, że powinniśmy zostawić im tutaj budżet obywatelski jako rzeczywisty instrument wpływu na najbliższe otoczenie.
Gorzów od 2017 roku realizuje znaczące zadania inwestycyjne dotyczące zagospodarowania wód opadowych. Projekt przygotowany przez miasto uzyskał dofinansowanie, które pozwala na budowę zbiorników retencyjnych, kanalizacji deszczowej, separatorów, zbiorników podziemnych i wielu innych urządzeń zagospodarujących i oczyszczających wodę. Całkowity koszt realizacji tego projektu to ponad 81,5 miliona złotych. Ten problem retencji, no widzimy, że on jest naprawdę bardzo poważny, że te gwałtowne opady powodują, że ten system odwodnienia, który mamy w mieście, nie jest w stanie zebrać tej wody. Mamy też sygnały na przykład od właścicieli ogródków działkowych, tak było na przykład w obrębie ulicy Roosevelta, że woda z pobliskich wzgórz zalewa zarówno działki, jak i drogę, więc stworzony system retencji, który został wprowadzony od 2018 roku, to jest bardzo poważna inwestycja, która w 5 miejscach będzie budowała zbiorniki retencyjne. Te zbiorniki, to oprócz tego, że będą gromadziły wodę, też mają tą wodę zagospodarowywać. Tak jest na przykład w Parku Słowiańskim, gdzie ta woda może być wykorzystywana na przykład do podlewania zieleni, czy w ogóle do tego, żeby ta zieleń lepiej funkcjonowała w mieście. Ale takie zbiorniki retencyjne, na przykład jak w tej chwili budujemy przy ulicy Olimpijskie, tak zwana zlewnia olimpijska, ona dotyczy dwóch dużych osiedli, bo osiedla Europejskiego i ulicy Olimpijskiej i całego kompleksu tych ulic. Ona ma oprócz tego, że właśnie zabezpieczać budynki przed zalewaniem, przed gwałtownymi ulewami, to też tą wodę podczyszczać i odprowadzać ją do rzeki. Ta retencja to jest potężna inwestycja, warta ponad 80 milionów złotych i ona się będzie rozciągała w czasie. Część z tych zborników już powstała, właśnie tak jest w Parku Słowiańskim, natomiast w tej chwili właśnie taki etap związany z ulicą Olimpijską, z budową zbiornika podziemnego w ulicy Ryskiej, ale oprócz tego też zbiorniki przy ulicy Gwiaździstej. Tam również ta budowa pozwoli nam na budowanie takich obiektów rekreacyjnych, bo na przykład właśnie w obrębie ulicy Słonecznej i Gwiaździstej powstanie też mały zbiornik wody, powstanie taki kompleks boisk dla mieszkańców, będzie też zagospodarowana zieleń. No oczywiście to się musi rozciągnąć w czasie. Zaczęliśmy w 2018 roku, ale ta inwestycja jeszcze potrwa przez kilka najbliższych lat. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę, a na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszam jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.